Dajcie znać, jeśli brzmi znajomo. Spider-Man ściga złoczyńcę przez miasto. Straty materialne idą w miliony. Wciąż liżemy rany po wybrykach Rhino i zniszczonym moście. Teraz wygląda na to, że nasz młody bohater w imię zasady do trzech razy sztuka próbuje swoich sił z Tinkerer. Powinni się spotkać, najlepiej w więzieniu, żeby na osobności wyjaśnić sobie sporne kwestie. I to gdzieś daleko od Nowego Jorku. Nie mam tu na myśli Jersey, bardziej widziałbym ich w Oregonie czy nawet na Alasce. Może wtedy spędziłbym w domu chociaż jedną spokojną noc, oglądając wielkie wakandyńskie potyczki kulinarne i nie musiałbym martwić się tym, że ktoś właśnie niszczy schody przeciwpożarowe za oknem. A właśnie, Jared! Nastawiłeś mi nagrywanie! A ja pójdę siedzieć, jak się wreszcie rozprujesz. A to chyba... Nie zamierzam się użerać ze Spider-Manem. No weźcie. Okradać kogoś w święta? Nieładnie. Siadaj! Załapmy się! Ama! Codziennie spuszczam głową z takim siedziarkiem! Brać go! Wszystkich nas nie położysz! To twój koniec, Spider-Manie! Cholerne pojedzie stąd! Puśćcie sobie tę karierę. Słabo wam idzie. Ej, chłopcze, spotkajmy się w dokach w Helskim. Już idę! Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy centrum naukowym,
albo Kościele Trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć. Hej, Dani Fani, słuchacie mojej czteroczęściowej serii Underground Obnażony. Podczas gdy Spider-Man likwidował kryjówkę Undergroundu w Upper East Side, ja znalazłam dowody na współpracę Undergroundu z gangiem Tombstone'a. Tak, dobrze słyszeliście. Zdarzało im się działać razem, dopóki Underground nie zabił jednego z jego ludzi. Efekt? Brutalny konflikt. Underground stał na straconej pozycji. Ale wtedy Tombstone trafił do więzienia, a niedługo potem Tinkerer została ich nową szefową i dostawczynią. Więcej szczegółów znajdziecie na moim blogu. Do usłyszenia. Starajcie się najcięższą pracę wykonywać między 2 a 3 po południu. Serio, wtedy najłatwiej się skupić. Na razie. Na bank coś słyszałem. Sieci! Znalazłem tu sieci! Spider-Man! Serio? Trzeba trzeci. Zawsze jest ich więcej ode mnie. Robi się. Pusto. Rozejrzyjcie się. Kto z nami pokrywa? Masz dziś niefart. Wybacz. Leży jak kłoda. Spider-Man!
Było blisko. Nie będziesz sprawiać problemów. Muszę być ostrożniejszy. Dlaczego zawsze jest ich więcej ode mnie? Uważaj na pająki. Byłeś, Spider-Manie! Prawdziwy Spider-Man by się nie ukrywał! Szukajcie Spider-Mana! Wiedziałem, że się uda. Zaczekała!
też sprawdzić, co u niej. Robi się. Pusto. Natychmiast przeszukać okolice. Byłeś, bo cię naprawdę po tobie. Angela, widzisz coś? Niech ktoś zajrze do Angela. Robi się. Będzie bolało! Pusto! Może to Spider-Man? Ja się tym zajmę. Uważaj na pająki. Muszę być ostrożniejszy. No dalej, wypuśćmy go!
nikogo nie ma. Nie przez Spidermana. Wiedziałem, że się uda. Jest nas więcej, Spidermanie! Odpuść! Trzeba być szybszym. Ty jesteś tam? Ostatnie ostrzeżenie! Nie wchodź nam w drogę! Niespodzianka, co? Ah!
Hej, dostaję mnóstwo zgłoszeń o dziwnie latającym śmigłowcu. O, nieźle. Chyba nabieram w tym wprawy. Dobrze, że się zjawiłeś, Spider-Manie. Lepiej idź do lekarza. Niech to obejrzy. Wiesz, co mi się najbardziej podobało? Kiedy ty, wiesz... Trzeba było nagrać. Nie tych, którzy mnie napadli, tylko jak klejesz.